Cześć siemanko, strzałeczka, witajcie, z tej strony MafiaSolec i witam was w kolejnym odcineczku od biedaka do kozaka. Brunczkowski. Siema! I jak widzicie lecimy sobie dalej. Jeden dzionek był przerwy, ale już sobie zaczynamy i jak widzicie na samym początku, tak jak powiedzieliśmy, tak się stało. Czym prędzej po odcinku zawieźliśmy naszą 80-kę do Mariana, by przekładał napęd, akurat miał taki. Zapłaciliśmy za niego około 3500, gdzieś pira z oko tak wyszło. No i póki co przejechałem się, wszystko na razie działa fajnie i dzisiaj też będą nowe nabyteczki, a zaraz sami się przekonacie jakie, pewnie domyślacie się już, jeżeli ktoś oglądał poprzedni odcinek, jeśli jeszcze nie, to bardzo serdecznie zapraszam do Brączka, bo tam się troszeczkę działo, troszeczkę żeśmy porozmawiali o tym co będzie w tych odcineczkach, także co, ja sobie odpalam Bronek, co dzisiaj ja będę sprzedawał rzepak, będę sprzedawał pszenicę. I muszę tylko najpierw sprawdzić ile dokładnie Marian ściągnął nam z konta tych pieniędzy za napęd, bo naprawdę jestem bardzo ciekawy. On mówił 3,5, tak? 3,800, coś takiego właśnie to wychodziło. Jestem naprawdę bardzo ciekawy czy to tak wyszło. Bronek patrzy już. Ile pieniążków? Tak, chyba by się zgadzało moim zdaniem. Tak, zgadzałoby się. Także ciśniemy sobie, jest dobrze. I co? Dzisiaj jedziemy sobie ogólnie po Agro-Masza, talerzówkę, od razu z siewnikiem do poplonu, ponieważ tak w ostatnim odcinku troszeczkę wyszło, że tej gnojowicy ogólnika będziemy mieli za mało. A jednak kurczę, no będziemy tego poplonu musieli zasiać, żeby chociaż w następnym sezonie moglibyśmy mieć te lepsze plony, jakby nie patrzeć. I też dziękuję bardzo serdecznie za komentarz, że jakby nie patrzeć za siewy poplonów dostaje się też dopłaty. I tak my prawdopodobnie sobie zrobimy, tylko jak możecie to jeszcze napiszcie ile mniej więcej mamy sobie dodać. Będziemy mieli... Czekaj, nie, napiszcie ile mniej więcej mamy dodać sobie od hektara. Od hektara. My mniej więcej sobie ustalimy, bo razem tam mamy w opisie napisane chyba 13 hektarów. 13? 12 albo 13 hektarów dokładnie razem z łąkami. Więc będziemy musieli sobie to jakoś fajnie tutaj podzielić te pola. Po prostu ustalić, które pole ile ma hektarów, nie? No. Żeby to też w miarę realnie wszystko wyszło. Napiszcie nam w komentarzach właśnie ile mamy sobie dodać za hektar poplonu. Jak ktoś pewnie z was akurat ma te poplony, więc będzie się orientował, to wtedy byśmy byli wdzięczni właśnie za taki komentarz. A jeśli chodzi o Agro-Masza, z Agro-Maszem sobie troszkę porozmawialiśmy. Widzą w nas potencjał, ponieważ no jak sami wiecie będziemy brać te dotacje na młodego rolnika i będziemy brać dużo maszyn nowych, także pogadaliśmy z nimi troszeczkę. No i jak sami wiecie, będziemy chcieli pokupować później też jakieś różne maszyny i pogadaliśmy, że będą to też maszyny Agro-Masza, czyli jak w przyszłości byśmy chcieli kupić sobie na przykład pług czy też gruber, to będziemy brali z Agro-Masza, dlatego też będziemy mieli o wiele niższą cenę dzisiaj właśnie za ten zestaw. I teraz tak, wchodzimy sobie w kultywatorki, Agro-Masza 3-metrowy, bo czwórki no to nie pociągnie. I teraz tak, sekcja wysiewająca no to musi być i zostajemy przy wale rurowym, ponieważ moim zdaniem jest najładniejszy. Tutaj zrobili nam... Nie chodzi o to, że najładniejszy czy najbrzydszy, tylko najlepszą robotę moim zdaniem robi też. No też, ale jest przy okazji najładniejszy z tego wszystkiego. I tutaj siewnik sporo nam przecenili. Za ponad 2000, cały zestaw wychodzi tam kurczę ponad 12 000, około 12 000, przepraszam. Tak, zakupimy sobie go i jedziemy gdzieś po niego z tyłu. 32 000, no to jeszcze aż tak takiej tragedii u nas nie ma, bo jeszcze Brączek dzisiaj, w dzisiejszym odcinku coś posprzedaje, ale no jak widzicie niecałe 12 000 wyniósł nas. Jeszcze czytaliśmy komentarze co do przyczep, bo ktoś pisał, żebyśmy zwiększyli objętość naszej zielonej przyczepy, bo jest bardzo mała różnica między tą dużą przyczepą a tą małą. A ile? No to ma 9, a nie 8, a ta ma chyba 6 nawet, więc tutaj jeżeli chodzi o to, to raczej byśmy nie zwiększali objętości tej zielonej przyczepy, tylko zmniejszylibyśmy objętość tej szarej przyczepy. A siwa ma burty? Wysokie? No. Nie, ona ma pojedyncze. A ona nie ma możliwości dołożenia burt? Ma, ale myśmy nie chcieli. Dlaczego? No bo chcieliśmy mieć jedną mniejszą przyczepkę. Aha. To byśmy mogli z czasem, no to jestem ciekawy czy podczas tego, gdy my sobie dołożymy burty, czy zwiększa się pojemność przyczepy? Nie wiem, tego ci nie powiem. A tego jestem naprawdę mega ciekawy. No ale mówię, na pewno nie będziemy zwiększali, bo ta zielona no to 8 ton to jest moim zdaniem już tak czubato usypane na nie, więc tutaj na pewno nie będziemy zwiększać do 10, bo ktoś napisał, żebyśmy zwiększyli do 10, nie? No nie, to 9 bym daje, max dałbym jej, może. To i tak by było dużo, mówię. To i tak by było dużo. Okej, dobra, my sobie, czekaj, to jest ją rozłożone? Ją, możemy sobie to złożyć, bo to wtedy na ulicę będzie troszkę mniej nam wystawało. Ale dzisiaj przecieram 60 z dwoma przyczepami, nie? Na skup. Powiem wam, trochę się poławiłem przed odcinkiem, zmieniłem ciężkość tej maszyny, bo 80 nie dawała rady, był lekko za ciężki. I teraz wam powiem, że naprawdę fajnie to wygląda, bo momentami podrywa mi przód do góry. No i tak powinno być, no bo to jednak taki zestaw dość spory jest jak na taką 80, więc nawet realnie to będzie wyglądało, a też i myślę na odcinku będzie wyglądało to spoko, jak gdzieś tam na co sobie poderwie, także... Widzę, że ty byłeś teraz potrzebował, żeby ci załadował, tak? Tak, ja już jadę do ciebie, no. Ty mi załadujesz i możesz sobie tam dalej się bawić. Jestem ciekawy, no bo wchodzi tutaj 200 kg, więc jestem mega ciekawy, jak to szybko będzie nam ubywało. Jak widzicie, w poprzednim odcineczku sobie tam zasuwałem z naszym siewniczkiem. I też udało mi się tego poklonu posiać, ale kurczę, no to jest głupiego robota, najpierw talerzować, później to rozsiewać, a tak to za jednym razem, zobaczcie jak można fajnie zrobić. I doszedłem do wniosku też, bo spytacie pewnie czemu nie sprzedałem tej talerzówki naszej, doszedłem do wniosku, że jak mamy na razie zająć dostać 1500, to może czasami jednak gdzieś nam się przyda, jakąś fajną akcję jeszcze będzie można zrobić, bo jakby nie patrzeć, może nam się jeszcze przydać, a jak naprawdę już nie będziemy z niej korzystać jeden, drugi sezon, to wtedy i tak ją sprzedamy Będziesz chciał sam załadować, czy mam ci załadować? Nie, możesz mi załadować, ja sobie ładnie popatrzę wtedy. Dobra, wjeżdżamy do nas na wioskę. I dzisiaj ogólnie w następnym tygodniu już od razu informuję, że będzie pewnie chwilowa przerwa. Jeśli chodzi o filmy, bo zjeżdżam sobie do domku na Wszystkich Świętych. Poogarniam trochę spraw i w ogóle. Komputer raczej wezmę, ale czy będzie czas na siedzenie na nim? Nie mam pojęcia. Tym bardziej, że chcę też jeszcze ten film z kiszonki sobie dokończyć. Także raczej nie będę się bawił i denerwował z moim internetem na odcinek, a później będę szykował dla was naprawdę bardzo fajną niespodziankę. Także już w następnym tygodniu wreszcie się dowiecie. Powiedz mi, Marian, gdzie ty jesteś? Wyjeżdżam z graty. Czekaj, dobra, ja się ten... Obróć się tylko znowu do tego. Ale ładny ten zestaw, ja cię kręcę. W ogóle ta 80 z napędem super wygląda. No. Też to dużo ułatwi nam to robotę, będziemy mogli troszeczkę większe maszynki do niej zapinać, nie? Dokładnie. Czekaj, a czemu nie opuściło? A, bo funkcja nie zmieniona. No tak, wydaje mi się, że bez tego napędu miałaby bardzo ciężko. No nie, no nie poszłaby. Obstawiam, że no nie poszłaby raczej. Może, wielkim bólem. O, jest, pięknie. Dobra, super. Brawo ty, brawo nowe oferty. Podnosimy sobie, ogólnie patrzcie na mojego Pawła, na palca, bo sobie ała zrobiłem. Takie malutkie. No takie malutkie, ale ała jest mocna. Jadę tu? Ja muszę sobie jeszcze nasypać przyczepę pszenicy, tam 15 ton zostało w silosie, więc raczej nie wszystkiego nie wywiozę, chociaż zobaczę jak będzie się cena. Czy się zmieni dużo po pierwszej przyczepie. Jak to widać, że ze środka jak będę się rozkładał, będzie ok? Dobrze by było w sumie jakbym wszystko sprzedał, wszystkie plony. No bo żeby nie zawalały i kurczę wywieźć to święty spokój z tym. No zawsze jakiś pieniądz był. Dobra, na pewno muszę zmienić, żeby mi się nie pomyliło. Czym się już zmieniało ten? Y. A, dobra, bo nie miałem, trzeba pamiętać o tych zmienianiu funkcji. Dobra, myślę, że możemy sobie ruszać, zaraz zobaczymy jak będzie się spisywać. 10 na godzinę. A, no serio? Tak szybko? Moment, jeszcze przecież trzeba włączyć się. Zapomniałem. O Jezu, tam jechał gniecią. Dobra, zobaczymy czy uda mi się teraz cofnąć tą przyczepą. O, teraz tak. Nie, 10 na godzinę? Myślę, że spoko. Maksymalnie można tą talerzówką jechać, o Jezu, 14. 17 chyba? O Jezu, no nie, to za dużo to chyba było. Także myślę, że ta dycha tyle ile fabryka da, że tak powiem. Ogień z rury, przód do góry. Ale nie, myślę, że pierwszy nasz nowy nabytek, typowo nowy. I myślę, że chyba udany. A to mówię, taki spontan, bo dopiero tak w tamtym odcinku, tak na odcinku mi się przypomniało, że kurczę, przecież jest taka zarąbista talerzówka z tym podsiewaczem. Ogólnie też jeszcze, jak teraz żeśmy oglądali, ale mordo piękny zestaw, bardziej będę pokazywał, przez 60 bym była tłoki. Nie, ona by da radę. Może i on? No kurde, zobaczcie, pani co to jest dla niej. Co to jest 15 ton dla 60? Kurde, no. W górę to do jedynki będzie redukcja. Wiesz co sobie myślałem, bo jak dzisiaj się bawiłem ze zmienianiem ciężaru, nie? No. Zmieniałem ciężaru właśnie tej talerzóweczki. Pomyślałem jakby ciekawe dać ciężar przyczepie większy. żeby one jednak ten ciągniki czuły, kurczę, że jednak coś ciągną, nie? No bo jakby patrzeć, to różnica pomiędzy tym, jak wsypane jest coś do przyczepy, a nie jest, jest bardzo mała i praktycznie niewidoczna dla oka. A ciekawe, jakby chociaż naprawdę dać ten ciężar, żeby tak było czuć, że wiesz, jednak coś tam pracuje, nie? Nie wiem, może spróbować. Można by było się pobawić, bo mówię, na tej serii, no też jak na przykład pług będziemy mieli czy coś w tym stylu, też mu dać trochę większy ciężar, bo właśnie niektórzy na to nie zwracają uwagi, jak robią mody. I po prostu nie wiem też, czy ta nasza przyczepa zielona, właśnie to też mnie trochę zmotywowało do tego, dostałaby trochę większą ciężar, to nie wiem, czy nie lepiej by skręcała, bo to też jest inaczej, nie? Nie, mi się wydaje, że ona w ogóle ma jakiś błąd z tym skręcaniem, jak się do tyłu jedzie, nie? No. Bo cofnąć tą przyczepą to jest w ogóle mordęga, nie? Także no kurczę, mega się zastanawiam i można po prostu, ale mnie tam przód wyrwało. Mega się zastanawiam, czy po prostu by coś nam to pomogło. Może całkiem inaczej ten ciągnik teraz wygląda. No, całkiem inaczej, bo tu doszły w ogóle ten włączanie, rozłączanie chyba napędu, to wszystko, wiesz? No. Nie widziałem tego wcześniej. No mamy wreszcie to obracanie? Na tej serii nie, to na od zera mamy. Na od zera, tutaj trzeba to wgrać też. To musimy to wgrać, bo kurczę by się fajnie tutaj nam na pewno przydało to. Patrz kurde, kilka odcinków żeśmy nagrali i zaczęły z pedały znowu skrzypieć, nie? A no tak, faktycznie. A wcześniej nie skrzypiały. To mnie zastanawia. Ja bym hydraulika słabo nie chciało, nie opuściło zaraz ten. Nie, ale talerzówka fajnie, bo to pierwszy nasz taki nowy nabytek. Nowy nabytek tutaj na tej serii, nie? Także tutaj, no i też bardzo ładnie wykonany. A myślę, że zostanie na długo z nami, bo kurczę, jakby nie patrzeć te poplony, myślę, że będziemy sobie się nawet dla tych dopłat tego wszystkiego. A fajnie to też może to wyglądać. Ja się jeszcze pobawię coś z teksturą, może uda mi się wymyśleć. Na razie będziemy mieli tą rzodkiew, ale jak mi się uda, to z moją chęcią jakąś gorczycę, jak no, znalazł coś w podobie, nie? Coś takiego, wiecie, innego, żeby nam się po prostu tutaj nie nudziło, bo nawet sama orka później takiego pokoju to też fajnie wygląda, nie? Niż, nie wiem, orać już po gruberze czy po czymś. Więc to by było spoko, bo mało kiedy się ora na przykład kościelnicy. Może pieniądze wpłynęły jakieś, czy nie? 7000 za... co to było? Za pszenicę. I teraz o rzekach jeszcze kasa idzie. Aha, serio? To ile tego rzepaku jeszcze było? No 5 ton. Aha, no to 7250 za... Jeszcze z łyżki muszę wysypać, bo wszystko mi nie weszło w przyczepę. Ci powiem, że kurde zarobieni my. O, i jeszcze tyle. Aha. Ile? No to mamy do prawie 500. No to by szło nam... Łomatko, mieliśmy 33 000? 14 000 byśmy dostali? Coś do tego, no? To 14 000. Ile mamy kasy? 47, czyli tyle co na początku odcinka. Nie widzimy tego, że dzisiaj jest nowy nabytek, także czyli zwrócił nam się praktycznie teraz nowy nabytek, który kupiliśmy na początku odcinka. Nie no fajnie, fajnie. No właśnie o to chodzi, nie? Żebyśmy kurczę wydawali te pieniądze, ale żeby też było z czego, aby je... No jeszcze mamy 2 tony jęczmienia, tylko że z jęczmieniem na razie nie wiemy co robić, czy nie zostawimy go na nasiona, czy nie będziemy sami nasion robić. Tak, bo jeszcze tutaj właśnie też ten komentarz, który ostatnio dostaliśmy, a to było pod tym chyba ostatnim twoim filmikiem, więc możemy to też poruszyć. Wiem, kiedyś widziałem, ale nie wiem czy to jest do 17 czy do 15, maszynę, gdzie wsypujesz ziarka zwykłe, no. A ona ci daje właśnie takie zaprawione, jak ty przed chwilą wsypywałeś mi do tego. Tylko że ta maszyna, kurczę, jest duża, ale jaka tu. A tu by się przydała jakaś polska zaprawiarka. Ale teraz byśmy zrobili sobie po prostu taki myk, żebyśmy zawieźli tą maszynę na PGR, znaczy postawili ją, bo to jest budynek do postawienia. No. Postawilibyśmy to na PGR-ze i po prostu swoje nasiona zawozili na PGR, wsypywali w tą maszynę i zabierali już nasiona gotowe do siewu. A nie wiem, czy najwyżej po odcinku, chyba że ta maszyna zabiera pieniądze, teraz już nie pamiętam, bo po prostu to widziałem u kogoś na odcinku. Więc jak ktoś też to kiedyś widział, to dajcie znać, bo nie wiem, czy to po prostu to było w innym farmingu, czy to naprawdę było w tej 17. Czy ona po prostu też zabiera pieniądze za zaprawienie, nie? Jeżeli tak, to by było spoko, ale mnie to teraz wywiało. To by było naprawdę spoko. Fajnie, nie? Takie no. Dosyć urealniłoby trochę coś takiego innego by było, więc myślę, że by było ok. A jeśli nie, to będziemy sobie działać z tymi workami, co już mieliśmy je na początku tej serii. I właśnie, o mój Jezu, ale gdyby nie napęd, to by ciężko miał. Co takie było to? O piękny to był znowu, nawet jak cały łudzony. Ja się tak zastanawiam, tak będziemy, czy nie będziemy musieli nowego pługa, kurde, kupić jakiegoś. No duże, trochę tak orania, teraz tyle orania będzie, weź ta pierdzia się z tym jednym bugiem. No, czekaj, 80 trójkę obrotówkę? Pociągnie. No, pociągnie. No ale to wtedy tylko jeden byśmy orali, tak czy siak trójką. A to by było dobrze, jakby był póki do 60 i do tego, nie? I do... No to, żeby nie, bo 60 nie będziemy teraz dwóch kupować, to jeszcze się wstrzymamy, póki nie mamy nowego ciągnika. No. I kupimy jakąś dwójkę, albo trójkę do 60. Trójki są jakieś. No trójkę bym wtedy kupił. Ja wiesz co, nie wiem czy... Tylko nie wiem czy to nie jest za duży kup. Na oryginalnej stronie farminga, nawet i tutaj w modyfikacjach, są 3 maszyny. Na palecie ustawione, przez chyba jednego autora robione, mega fajnie wykonane. Jest to właśnie talerzówka taka czerwona. No 60 tego próbuje pociągnie, nie? Trochę za dużo odkładnie moim zdaniem. Zaraz zobaczymy jak to wyglądało. No nie, no widać, że to jest duży pół. Czekaj. Nie no, moim zdaniem jest za duży, nie? No miała być ciężko na pewno, nie? Nie, nie, weź przestań. Ale nie wygląda brzydko. No brzydko chyba nie wygląda, ale moim zdaniem jest za duży, nie? On do 80 pasuje, git. Bo 80 czwórkę pociągnie? No patrz. Do mniejszego odkładnie? Zobacz. Nie wiem, pokażę wam, napiszcie sami w komentarzach, żebyście wiedzieli i my się podstosujemy wtedy. Bo tak jakby 60 oram tym pługiem, to by kupił czwórkę jakąś zawieszaną do tego, do 80, nie? Brzydko nie wygląda, no, ale, kurde, nie wygląda ale pompa jakoś... nie daje. Ale ej, ale zobacz, nie wygląda jakoś gabarytowo tak, że jest serio wielki ten no do tej 60. Dokładnie są duże. Ona bierze, ile ona bierze? Do koła? Nie, no do koła. Do koła. Nawet nie. Dobra, napiszcie w komentarzach, będziemy wtedy bardziej pewni. No ja bym mógł orać, nie no moim zdaniem jest zajebiście. Moim zdaniem można śmiało orać 60 tym pługiem. I znaleźć tylko jakąś fajną czwórkę, też zawieszaną na razie, nie? Że na razie obracane nie, bo... A nie znaleźliśmy już czwórki fajnej? Albo znaleźliśmy czwórkę fajną. Czerwoną? No, no. I kurde, no naprawdę moim zdaniem zajebista. No będzie tej orki, nie ukrywajmy, to są dwa największe pola u nas, więc tej orki będzie trochę. Bo na resztnym starcie w miarę tej gnowicy, tego obornika, żeby to zrobić, tym bardziej, że mamy jeszcze do zaorania teraz ten ubór, po tej tam łąkę nieużytkowaną, co będzie z naszym polem. Na pewno dojdzie nam w tym sezonie, pod koniec sezonu jakaś dzierżawa. Pokażemy wam mniej więcej na którym z odcinków 3 pola i wybierzecie, które pole mamy sobie wziąć w dzierżawę. Bo Brączek ma opatrzone jedno pole fajne, ja mam opatrzone jedno pole fajne. Także myślę, że jakieś jeszcze wspólnie jedno znajdziemy. Jedynie co, no to my myślimy, czy właśnie nie fajnie by było gdzieś, kurczę, dalej od gospodarstwa, żeby po prostu przejechać się tymi maszynami gdzieś dalej, nie? Bo tak wiecie, u nas kurde to zagorzeli, sami wszyscy rolnicy nie chcą zimni oddawać. Także powiem wam, że można by było coś pomyśleć i po prostu, żeby nie wszystko było w jednym miejscu w skupieniu, żebyśmy mieli też jakieś pole troszeczkę dalej. No także będziemy myśleć i dawać wam znać w jakimś odcineczku, tak bardziej już pod koniec tego sezonu. No właśnie, kurczę, to trzeba pomyśleć może i nawet wcześniej, bo żebyśmy to jeszcze zdążyli obrobić. Czyli co z takiego spila dostaliśmy 60? Bo to jest wzrost włączony? Co? Jest wzrost włączony? Kurwa mać. Dlaczego? Nie tu, dalej. O! Jeszcze na polu ci nie urosło nic? Nie, na całe szczęście nie. Ej, czemu? Dobrze zboże nie mieliśmy żadnego posianego, tam wiesz, ten poplon to tam... Gdzie dobrze się ukorzenił dość szybko. Mordo, chociaż wiesz gdzie siać. No. Ej, ja mówię, kurwa, co ty tak żeś się za tą kierownicę złapał? Boże, jaki wielki siewnik jest. Czemuż to? No badaj. Kurwa, ale ten moment gdzieś zawrócił mi jak to... No to chyba. Dlatego on z 80 tak dobrze pasował. No. I musimy teraz pomyśleć, kurde, czy tej dzierżawy nie wziąć już, żebyśmy my coś zasieli swojego. No chyba, że bierzemy dzierżawę później dopiero w nowym sezonie. Może tak zróbmy? Nie będziemy mieli za dużo tych pól? No, trochę będzie, nie? No to może tak zróbmy, bo kurczę no... Jakiś nowy ciągnik będziemy mieli to wtedy. Albo mówię, zrobimy wiosenną, wtedy weźmiemy na wiosnę jakąś dzierżawę i coś wiosennego posiejemy. Nie zimowego i wiosenną orkę wtedy strzelimy, nie wiem, jakiś może obornik da radę, albo wapno już załatwimy. O, to by było coś spoko, właśnie na dzierżawy wapno sobie sypnąć od razu. Także dobra, będziemy poknili, to właśnie mówię, to trzeba, na tej serii trzeba tak myśleć, żeby to fajnie, realnie wyglądało. Że głowa mała. No a poplon będziemy orać kurde na zimę teraz, czy...? No... ogólnie tak. Jak to rzodkiew? Rzodkiew... Ja swojej przynajmniej nie oram na zimę, zostawiam. Można niektórzy tak orać na zimę i niektóre zostawić, nie? No, no, no. Zależy jak będziemy siali, nie? Możemy tak zrobić. Bo... Mówię, nie wszystko... No bo co teraz, w tej jesieni jeszcze nam co zostało? Jakie odcinki teraz nam zostały? No, dostanie nam orkę poplonu i siewy. Sianokosy jeszcze. A, sianokosy teraz w kolejnym odcinku będą. No. Kurde, szkoda, że ten poplon urósł. No to się... Kurde, no szkoda. Dobra, ja coś z tym zrobię. Co? Przecież nie będziemy go dwa razy. Weźmiemy, najwyżej przyspieszymy i żeby urosło wszystko. No ja tak lipa, nie? Że tak szybko. No trochę lipa, no ale no jak nie chcemy, żeby było tak ten... Widać to strasznie z drogi? Tam jest od drogi odsiane, tak jak będziesz robił sianokosy, to nie będzie tak tragedii. Dobra, zobaczymy. No co, no padało cały tydzień, nie mogli nic zrobić, no. Panie, no co panie. Ale kto ten zaraz włączył, ty? Czemu nie on wiem. Włączony? Czy może on musiałby być od samego początku być włączony? Może jo. A wiesz, że my nic nie siali? No jo. I nie sprawdzali? Bo po co? Więc wiesz. No bo w kolejnym odcinku mordy jeszcze sianokosy w tym roku zrobimy jeszcze jedne. Będzie też i nowy nabyteczek tam. Jo? No sianokosach, no. A nie pamiętasz co mieliśmy robić? A, no tak, ale tak. Szwagier jesteś, normalnie ci tak, już pamiętam. Kurna dziot. A no będzie, kurde, już się nie mogę doczekać. To taka fajniejsza akcja sianokosy, bo to z dwóch łąk i w kiszonkę będziemy walić. Kurwa, nie mów im. Nie mówię, będziemy ciąć trawę mocno i przetrząsać. 3 dni będzie przetrząsane, aż zeschnie się i w ogóle jej nie zbierzemy. Dobra, tak sobie zrobimy. Też myślę, że w kolejnym sezonie już będzie można myśleć nad jakąś nową zgrabiarką. Co mamy? Tą jedną tą? Nie no, pająkę mamy. Pająka, a to wtedy tak, to tą jednogwiazdową, nie? Jakąś kupić i wtedy będzie można się pobawić. A tu jest kamień skurwysy na tym polu wielki, nie? Ja nie wiem, to nie idzie wybrać tego w ogóle. O kurwa, tam poderwało. Zdążysz co zrobić na odcinku? To. Ty? Ja no, ja skończę to i kończymy odcinek. Ja to jest 13, do 18 mam 40. Czemu? Nie zawsze przycisk działa. Co? Tak mnie to już irytuje. Dzisiaj już drugi raz mi przycisk nie zadziałał opuszczania. Czemu? Klikłem go, nie? Byłem pewny, że opuściło, ale patrzę 20 parę na godzinę, ale nie. Od kierownicy mi pewnie rozpierdzieliłeś. A tam jest, nie ma czegoś takiego jak człowiek przycisku? Nie wiem. To mega ciekawe właśnie. Może być martwa strefa przycisków też chyba. Jest coś takiego, no bo kurczę, mogłem go lekko kliknąć, nie teraz nie zauważyłem. Już nie jestem pewien, czy takie coś jest. Pewnie mi kierownicę rozdupcyłeś, kurde, jak jeździsz po kablach tym krzesłem. Jo. Wy też jeszcze mi rozdupcyli. Ja? No, w 54, no jak za nami byliś tam. Na pewno. No, przy nich ciaskę, co nie pamiętasz? No, Boże, jakie to będzie wielkie pole, nie? No, trochę... Dzielimy to na pół na pewno. Weź to oraj. No, musimy mieć 2 pługi. No, trudno i darmo, bo to nie będzie po prostu tyle roboty już w polu, żeby... jeden sobie siedział i nie wiem, cokolwiek innego robił, nie? Ale tam skrzynką musimy naoliwić, bo to masakra w tym ciągniku jest. No. Napęd teraz założony, tam 2 masa poszły, pójdzie pewnie. No tu będzie orania od czula jeszcze więcej. Widziałem, że pisaliście nam, nie wiem czy widziałeś ten pomysł, bo pytaliśmy o świnie z 2 odcinki temu, może 3, nie? No. No żebyśmy na drugim gospodarstwie. Tak, tam, na tym naprzeciwko. Usunąć najwyżej dom i po prostu lekko jakoś to gospodarstwo przerobić, że wiecie, kupiliśmy je, czy coś w tym stylu. I tam to lepiej by było domu nie usuwać, tylko zrobić go takiego rozpadającego się. O, albo coś takiego. Żeby był taki, wiesz, się rozpada już, nie? Kurczę, tylko się zastanawiam, no mówię, mamy te końce fajnie porobione i kurczę, fajnie by to wyglądało u nas. Może z Piotrem by zagadał, jakby, może on by nam to jakoś przełożył, musiałbym się też pobawić, bo muszę najpierw zobaczyć jak w ogóle to wygląda. O. Fajnie by było w świnie też wejść. No jakbyśmy mieli to na swojej gospie, to wiecie, spoko, nie? No jakby nie patrzeć na polskich gospodarstwach, tak jest, ma się te kilka krówek, ma się te kilka świnek, jakoś to się tam żyje na tych polskich wsi. Więc kurczę, no można by było coś pokminić, bo też teraz iść nie wiadomo jaką dużą oborę i teraz świni dużo mieć na drugim gospodarstwie, to nie ma sensu. Po prostu mieć te kilka świnek i wiecie, co trochę je wywozić, nie? No. Żebyśmy to tak to mieli tak ogarnięte, nie? Nie wiem, przypuśćmy 10 macior i tyle, nie? Jak się tam rozmnożą czy coś, no to wtedy dzida. 2 kołówkę mamy do wożenia, więc pakujemy i ze świnkami na bo ona jest na świnie, nie? No ona jest na świnie, na wszystkie chyba. Wiem, że tu 2 krowy na pewno wchodzą na nią, a świni wejdzie 4 chyba. Kupić 4 maciory i... No, i nawet no, żeby nie, wiecie, nie od razu kupować Bóg wie ile tego, kupić 4 i po prostu z czasem one się same rozmnożą i myślę, żeby było to spoko. Mówię, nie chcę w jaką wiadomo hodowlę tam iść, bo raczej tutaj będziemy na 99, o, kurde, 99,9 bardziej trzymali się krów, 14-14, owym trafił. To nie będziemy się też pakować i nie wiadomo w ogóle później tego wszystkiego naszego zboża, które będziemy z pól mieli, czy tych naszych wszystkich plonów, nie będziemy tego przetwarzać w same zwierzęta, nie? No, ludzie też nam pisali, żebyśmy jajka sprzedali, bo tak, ja sobie nawet znalazłem, gdzie jest sprzedaż jajek, także ja sobie po podwórku pochodzę, bo już jak sprawdzałem ostatnio było 28 w plecaku, także... Ja idę pochodzić. Co? Ja idę pochodzić. Iść pochodzi. A zasiałeś to już? Nie jeszcze. To weź to zasie. Gdzie te jajko one znoszą? Wszędzie, po całym podwórku. O kurwa jajko! Abyś nadepnął, co? Podniosę sobie? Jo. Tak, już jeden, ja mam. Po całym podwórku one chodzą? No. Po całym, wszędzie te jajka się pojawiają. Znaczy w garcie można ustawić, można... O ja pierdolę, jak to mi zerwało. A tu aż przykopała chyba. Można ustawić, gdzie jajka mają się pojawiać, więc można by było kiedyś zrobić na przykład, że w którymś budynku będzie kurnik, nie? I tylko w kurniku i tam najbliżej obok kurnika, nie? Żeby nie po całym podwórku, bo to jedziesz czasami, to tak trochę... No to chyba kurwa trzeba te kury karmiły. Jajek tutaj... Wiesz, że w farmingu 19 będzie kamienie? Kur? Wreszcie? Ja? No, wreszcie zrobili. Można one pewnie w krzakach poznosiły, kurde, ja ich nie widzę. No, pewnie nie. Muszę, chciałoby wejść właśnie w Janca, kiedy je ogarnąć. O! Kurwa mać, ale odbiło tu. O Boże, tujka się przewróciła. Niech nie możesz jej podnieść. Nie mogę, bo to są te podnoszone. Cip. O! Ja je zobacz, się schowała. Ty, no to akurat realnie, nie? Jest, tam cipki. Tak kogut woła, jak wychodzi. Jest, a po ile w ogóle są jajka? Nie dużo. Kurde, na odzera ile byśmy jajek wynosili, tam zawsze 200. No zawsze to jakaś kasa, nie? No ja jakby nie było to za paliwo, chociaż podziałabym jakiego kocika. No dobra, 3 jajka znalazłem i to chyba na tyle na jajecznicę może starczy dzisiaj. Więcej raczej nie. Ja pójdę pod koniec odcinka jeszcze tak. Tak patrzę jeszcze po krzokach, bo one się jeszcze sami kurde lewią w krzokach sobie zjeść jajko. No dobra. No ci powiem to po prostu. O! Znalazłem, proszę, zobacz jak się chowała. Pamiętaj te miejsca. Czemu? Bo one w tych samych noszą, nie? Cały czas. Cały czas tych samych? Tak, no bo to są miejsca, które ustawiasz w giancie i one tam cały czas. Zbierasz to jajko i za jakiś czas ono się tam pojawia, nie? Ale do dupy. Tak to jakby miały gdzie chcesz, nie? No. To sobie wyobraź na przykład, żebyś miał kurde... wiesz, wydzielony obszar, jakieś budynki takie wiesz, statyczne, nie? Czy coś w tym stylu, no. W które nie możesz wejść, albo akurat by w ścianie ci zniosła, nie? Nie masz na to wpływu i nie zebrałbyś tego jajka. A tak to wiesz, ustawiasz sobie to tak mniej więcej, żeby gdzieś było na widoku, nie? No. Także no tutaj moim zdaniem to nie jest głupio zrobione. Ja bym ustawił, że wszystkie kury znosiły w jednym miejscu. Jo, podchodziłbyś tylko, ale jeszcze w miejscu respawnu najlepiej, nie? No. Jak chodzisz na serwer. Chodź na serwer, od razu masz jajka wszystkie zebrane i tyle. Nie, dobra, super. Wkurza mnie na tym polu to jedna rzecz, że tutaj na końcu kurde nie da się nic zrobić z tym. A bo to jest to pole nie należy do ciebie, nie? Czekaj, to wiesz co by trzeba było zrobić? Kupić tutaj to pole. Ty, ale to jest fajny kawałek, patrz. Wiem. Czekaj, ile kosztuje? 30 000. Dużo, nie? Boże, co? Tak dużo pieniędzy? To bez hektar musiało mieć. W takim razie. Ziemia chyba dobra tu u nas jest. No, chyba najmocniejsza jaka może być we. Ale szkoda, że to tak dużo kosztuje. Można zmienić ceny. Pól. W Jancie też. Więc... Kurde trochę no dużo, no 30 000 za takim 0,30 czyli... Jo, to ale... tam pisze? No nie. No to naprawdę bardzo mało. A dla nas wygląda to było jak przynajmniej prawie hektar. No. Więc mówię, no ten przelicznik, my też nigdy nie patrzymy na to, bo dla mnie ten przelicznik na polskich maszynach to całkiem jest inny. No tutaj dla mnie gdzieś jest około... To wygląda jak takie 4 hektary gdzieś. 4-5 hektarów, nie? Może 5 nie, no bo razem mamy 13 z łąkami, więc to by trzeba było tak, wiesz. No ale taka czwórka to jest bita jak nic. No, 4 hektary. Dobra, ja sobie... I tam na tamtym polu, tamtym też? Gdzieś też są 4 około. Jak to wygląda w ogóle z góry? Zobaczmy chętnie. Trzeba sobie ustalić właśnie ile te wszystkie pola mają hektarów, nie? Nie będę odczepiał, bo tym zestawem przecież będziemy sobie dalej robić. No, zobacz. 21 to jest gdzieś 4, tutaj to jest gdzieś około... Tak, największe pole. 3, gdzieś 3 hektary, nie? Bez przestań. Dobra, obmyjemy sobie. no to gdzie to taki nowy sprzęt, żeby takim urodzonym sobie sąsiady przyjdą zobaczyć, to trzeba się pochwalić, nie? Tak, dokładnie. I po pięknie sobie sprzedać jajeczka i będziemy kończyć ten odcineczek, żeby nie był za długi, tym bardziej, że macie jeszcze dzisiaj do oglądania od zera. Jeżeli ktoś nie ogląda, to bardzo serdecznie zapraszam do Brączka, bo już odcinek powinien się pojawić o 15:00, ten mniej więcej będzie około 18:00. Więc myślę, że sobie zdążycie na spokojnie wszystko pooglądać. Dobra, cyk. Mieliśmy kupić jakiś środek transportu, więc tak zrobimy. Ja sobie już teraz na momencie skoczę taki sprint, że zadyszki pewnie dostanę z 2 tygodnie, nie będę mógł. Gdzie ty biegniesz? A, do GS-u. Myślałem, że po środek transportu. Ty, 400 aż. Zajeka? No, kurde. Dole, kurwa, nie wiem jaki plecak musiałem mieć, żeby to wszystko unieść. Jeszcze jak tak biegłem, to już w ogóle pewnie za to, że jajecznicę przyniosłem. Dobra, w dzisiejszym odcineczku to by było na tyle, my sobie będziemy kończyć. Piszcie, co chcecie oglądać jeszcze w tym sezonie, co jeszcze, jakąś pracę byśmy mogli wymyślić fajną, co by się wam na przykład bardzo fajnie oglądało. A co, my wam bardzo serdecznie za uwagę dziękujemy, zapraszam na kolejne odcinki, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Na razie, szaleczka, trzymajcie się, cześć! Cześć!